Nie tak dawno zacząłem pracę w szkole. Żeby zacząć tę pracę, musiałem najpierw pójść do tej szkoły po to, żeby się zatrudnić. I w tym celu podpisałem kontrakt, umowę, która mnie zobowiązuje do czegoś i podobnie mojego pracodawcę zobowiązuje do czegoś. Podobnie jest w przypadku mojej wspólnoty, w której teraz jestem. Także kiedyś zobowiązaliśmy się, ja i inni, do tego, że dajemy coś z siebie po to, żeby coś otrzymać. Oczywiście pod czujnym okiem Pana Boga. Nasze życie składa się z wielu kontraktów, umów, przyrzeczeń, zobowiązań. I podobnie było z Izraelem. Jeżeli byśmy przeszli przez historię starożytnego narodu wybranego, to tam były umowy pomiędzy nimi a Panem Bogiem. I dzisiaj Jezus mówi o pewnej z umów, zwłaszcza tej, która dotyczy stosunków międzyludzkich, o umowie, która się dokonuje w małżeństwie. Teraz możemy powiedzieć w sakramencie małżeństwa. I u progu Roku Wiary, my jako wierzący, że Pan Bóg jest także obecny w swoim Słowie, powinniśmy wziąć na warsztat te treści, które dzisiejszej niedzieli Jezus nam podaje. Jak jest z naszymi rodzinami? Jak jest z naszymi wspólnotami? Jak jest z tymi miejscami, gdzie dorastamy? W jaki sposób one nas uczą Boga? W jaki sposób my uczymy innych Boga?